Cześć, niecodziennie w niecodzienniku. Jedno pytanie do gościa audycji Zaprojektuj swoje życie. Dzisiaj Michał Jaskulski jest naszym gościem. Dopiero co nagraliśmy odcinek, który jakiś czas temu wyemitowaliśmy. A teraz chcielibyśmy z Tobą porozmawiać o tym, jak szukać nieruchomości w 2021 roku. Jak się do tego zabrać, jakich narzędzi używać, technologicznie, technicznie. Twoja firma Morizon jest firmą, która wspiera szukających, jak i sprzedających, jak i pośredników. Tak. Więc chyba masz najlepszy widok tego, co się dzieje na rynku, jak to zrobić. Chcę kupić mieszkanie. Co zacząć robić? Na początku na pewno trzeba zweryfikować możliwości versus to, co na rynku jest dostępne. Finanse swoje. Finansowe szczególnie. Mm-hmm. I tutaj na przykład bardzo pomaga narzędzie, które stworzyliśmy z chłopakami z Finpaka, które jest dostępne na stronie lendy.pl, które umożliwia po odpowiedzeniu na kilka pytań dotyczących zarobków, umożliwia zweryfikowanie na jaki kredyt, jakiej wysokości. Czyli możemy tak na szybko sprawdzić swoją zdolność kredytową, nie idąc do banku. Dokładnie tak, przy czym nie jest to taki typowy kalkulator, jaki już od dłuższego czasu w internecie istniały, tylko narzędzie, które bazuje na algorytmach bankowych, na świeżej wiedzy, ofertach banków. Czyli jest bliższe rzeczywistości. Jest po prostu dużo, dużo bliższe rzeczywistości, a przez to, że regularnie korzysta z niego nie tylko kilkaset doradców Lendy, ale też kilka tysięcy doradców z innych firm, to działa tam tak zwana pętla zwrotna, czyli jeżeli coś jest nie tak, uczy. Czyli to narzędzie się jakby uczy na podstawie informacji, które dostajemy. Jeżeli coś się nie zgadza, jeżeli na przykład, nie wiem, oferta nie jest aktualna, albo jakiś warunek musi być spełniony, żeby klient dany kredyt mógł dostać, to od razu się o tym dowiadujemy i po prostu dzięki temu system jest każdego dnia coraz bardziej inteligentny. Czyli wiemy, ile możemy wydać? Tak. Następny krok? Następny krok. Faktycznie zweryfikowanie oczekiwań na podstawie tej oferty, która jest dostępna chociażby na morizon.pl, dlatego że bardzo, bardzo często okazuje się, że osoby, które rozpoczynają szukanie nieruchomości, mają jakąś tam wizję, na przykład, nie wiem, chciałyby zamieszkać 50 metrów w centrum Warszawy albo na Mokotowie. Natomiast po przejrzeniu ofert okazuje się, że równie dobrą opcją jest 80 metrów gdzieś na Pradze. Więc to jest na pewno ważny element. Ja ostatnio odkryłem, że z Ursusa do centrum Warszawy jedzie się w 14 minut, tak? Dokładnie tak. Dokładnie komunikacją. Tak. Sprawdzenie czasów dojazdu jest mega istotne. Tutaj też mam nadzieję, że będziemy mogli w tym zakresie niedługo pomóc bardziej niż do tej pory. Czyli powiedziałbym, że to jest takie nie tylko uparcie się na pewien rozmiar mieszkania i dzielnicy, tak, ale też poszukanie innych opcji. Poszukanie innych opcji. Żeby rozszerzyć sobie horyzont. Żeby rozszerzyć horyzont. Na pewno warto ustawić sobie tak zwany powiadamiacz w Morizonie, ale w innych serwisach też. Jest zresztą narzędzie stworzone przez byłego programistę Meloga, czyli firmy, która teraz jest częścią Morizona, które nazywa się adradar.pl i umożliwia śledzenie nowych ofert w kilkudziesięciu serwisach ogłoszeniowych, w tym w Morizonie. Czyli jeżeli ja chciałbym sobie kupić dom w Górnym Sopocie, tak, abstrahując od tego, że mógłbym go kupić w innej części Trójmiasta i byłoby taniej, tak, to mogę wejść na adradar i on mi wyrzuci wszystkie oferty, tak? Oferty możesz znaleźć sam, ale adradar może cię też informować o tym, że w którymkolwiek z tych serwisów, chociażby w lokalnym serwisie jakimś trójmiejskim, pojawi się oferta właśnie zakupu. Nowa oferta zakupu domu. Okej, okay. Czyli dostanę pinga, tak, że zobacz to pierwszy. Dokładnie tak. I co ważne, będzie to oferta faktycznie nowa, a nie duplikat istniejącej. Bo on jakoś to tam tak robi. No dobrze, to mamy, wiemy jakie to są finanse. Zrobiliśmy jakiś proces ideacji pomysłów. Tak. Wiemy mniej więcej, które dzielnice i pieniądze. Co dalej? Na pewno ważna decyzja, którą trzeba podjąć, jest taka, czy korzystać ze wsparcia agenta nieruchomości, czy też próbować robić wszystko samemu. Jest tak, że jeżeli ktoś pójdzie tą ścieżką agencyjną, to na pewno musi zwrócić uwagę na to, żeby wybrać taką agencję, która ma pewne procesy, jeżeli chodzi o
właśnie cały proces obsługi transakcji i pomaga klientowi właśnie we wszystkich elementach tego procesu. Czyli pomoże w negocjacjach, pomoże w wyborze notariusza dokładnie i tak, tak dalej. Dokładnie tak. Mhm. To jest mega istotne. Z kolei, jeżeli ktoś woli przez transakcję przejść samemu, no to oszczędza wtedy na prowizji, prawda? Oszczędza na prowizji, ale też musi zadbać o rzeczy typu weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, weryfikacja faktycznego, fizycznego stanu tej nieruchomości i no, wymaga to też oczywiście więcej czasu, chociażby na samo oglądanie ofert i weryfikację tego, czy oferta jest zgodna, czy rzeczywistość jest zgodna z ofertą, w czym oczywiście my jako serwis ogłoszeniowy próbujemy pomagać, chociażby promując rozwiązania umożliwiające wirtualny spacer po na przykład mieszkaniu czy domu. Mhm. Ale te usługi dotyczące weryfikacji na przykład jeszcze nie są dostępne w Polsce online? Jeszcze nie, natomiast jeżeli się popatrzy na to, co się dzieje na rynku amerykańskim chociażby, czy brytyjskim, no to jest trochę tak, że wokół serwisów ogłoszeniowych, nieruchomościowych powstają właśnie tego typu usługi, które są w stanie użytkownika przez cały proces przeprowadzić. No i też to jest jakby celem naszego takiego pomysłu na Morizon, który nazwaliśmy w swoim czasie One Stop Shop. Czyli Morizon ma być takim miejscem, gdzie można wszystko i cały proces transakcji, do ogarnięcia. Jeszcze nie teraz. Natomiast też, co jest mega istotne, to jest to, że cały czas uważamy, że w bardzo wielu przypadkach jednak agent nieruchomości będzie kluczowym elementem w tym całym procesie. Czyli naszym celem nie jest, nie wiem, zastąpienie agentów, tylko bardziej usprawnienie ich pracy, sprawienie, żeby na przykład nie mieli żadnych problemów z zarządzaniem, nie wiem, spotkaniami, w kontaktowaniu się z klientami, informowaniu o nowych ofertach, czyli chcemy jakby im dać narzędzia do tego, do takiej pracy bardziej efektywnej, ale jednocześnie też pomóc użytkownikom nawet w takich rzeczach jak, nie wiem, wybór dostawcy prądu albo internetu. Okej, okay. Czyli mieć taki pełen serwis. Tak, dokładnie tak. No dobrze, mam już to wybrane. I rozumiem, że z informacjami dotyczącymi kredytu i tak dalej mogę iść po kredyt, albo mogę też opłacić transakcję. Tak. Co jeszcze mogę wybrać dzięki serwisom internetowym i narzędziom? Mogę poszukać notariusza? Czy te rzeczy już w Polsce istnieją, czy jeszcze to jest to... Powoli. Znaczy jest tak, że tutaj akurat kwestia notariusza jest jeszcze obwarunkowana różnymi ograniczeniami prawnymi. Mhm. Natomiast na przykład, jeżeli się też popatrzy na rynki zachodnie, to tam już też nawet ten element procesu jest w jakimś stopniu zdigitalizowany i też jeden z takich trendów, który będzie widoczny przez kolejne lata, będzie taki, że coraz więcej etapów procesu właśnie związanego z finansowaniem, ze zdobyciem kredytu, też będzie się przenosiła do online'u. No i firma z naszej grupy, czyli Lendy, mam nadzieję, będzie miała znaczący udział w tym takim przeniesieniu. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie. Dzięki. Dziękuję Wam. Niecodziennie w Niecodzienniku. Jedno pytanie, prosta, albo raczej skomplikowana w tym momencie odpowiedź, ale nieruchomości są dużymi transakcjami, więc warto do tego się przygotować dobrze.